Kochani, chcę wam opowiedzieć historię Janusza i Grażynki. Oczywiście zbieżność imion jest zupełnie przypadkowa. Chodzi o to, że Grażynkę i Janusza znam wiele lat. Oni od wielu lat są razem. To była para najbardziej zakochana w sobie spośród wszystkich, jakie znam. Romeo i Julia mogliby się od nich uczyć. I zawsze Grażynka mówiła, że ona by chciała, żeby Januszek ją wziął na własność, że ona by chciała być własnością Januszka. I jej cudowne życzenie z okresu narzeczeństwa, kiedy Januszek jeszcze nie był przekonany, kogo by chciał wziąć na stałe, aż się w końcu zdecydował i wziął Grażynkę. Minęło od tego czasu wiele, wiele lat i Janusz i Grażynka są ze sobą. To znaczy, Grażynka jest na stałe z Januszkiem. Tak bardzo jak chciała, żeby Januszek ją wziął, żeby ona była Januszka, chodziła po świecie i opowiadała, że ona chce być Januszka, że chce być nie tylko jego dziewczyną, ale chce być jego żoną, że ona po prostu chce być jego. Nawet ona mu się cała oddała. I kochani, minęło parę lat i teraz Grażynka, tak, dokładnie tak jest. Grażynka teraz chodzi po świecie, parska, i Grażynka mówi, że ona nie ma zamiaru być własnością Januszka, że Januszkowi się coś w główce pomerdało, że ona jest człowiekiem i nie jest niczyją własnością, że ona nie życzy sobie, żeby Januszek traktował Grażynkę jak swoją własność. Kochani, chciałbym wam powiedzieć, że to dotyczy nie tylko Janusza i Grażynki, ale chcę wam powiedzieć, że Grażynka teraz bardzo często tłumaczy Januszkowi, że ona nie jest jego własnością, i mu tłumaczy tak często, żeby on to wreszcie zrozumiał, że ona nie jest jego własnością. To znaczy, im dłużej mu to tłumaczy, tym jest bardziej No dobrze, wiecie co? To znaczy, że czasami los płata nam takiego figla, że spełnia nasze życzenie. Dokładnie tak spełnia, jak nam się wydaje, że będzie pięknie. I czasami Grażynka nawet mówi, że ona sobie nie życzy, żeby ją Januszek ujeżdżał, bo ona nie jest kobyła. Ona nie jest od tego. Ona, kochani, ona była taka szczęśliwa, dopóki nie stała się jego własnością. Pozwolicie, że nakarmię koniki.